Cześć! Dzisiaj zapraszam Was na pierwszy na moim kanale Foodbook. Dzień zaczynam zawsze od ciepłej wody z połówką cytryny, a ostatnio dodaję do tego taką a la galaretkę. Po prostu zmielone, lekko zmielone siemię lniane, zalewam wrzątkiem i właśnie dolewam do tej mojej wody z cytryną. Na śniadanie zamarzył nam się taki a la hamburger i na patelni grillowej ugrillowałyśmy chleb, na to dałyśmy ser żółty, guacamole, trochę świeżego szpinaku, ugrillowane plastry cukinii, plasterki pieczarek, trochę tofu i na drugą połówkę chleba masło orzechowe, to wszystko doprawione solą i pieprzem, po prostu przepyszne. I teraz na drugie śniadanie szpinak, sok pomarańczowy i banany miksujemy i wychodzi przepyszne zielone smoothie. Jest bardzo gorąco, więc na obiad coś lekkiego, polędwiczki z dorsza pieczone w piekarniku z ziołami prowansalskimi, do tego kasza jaglana i warzywa z patelni, brokuł, pieczarki, pomidorki koktajlowe, papryka i to wszystko doprawione, przepyszne. Jako przekąska w ciągu dnia świeże czereśnie z drzewa od sąsiada. I na koniec zupa, jest to pani kukurydza z Lidla, do której wrzuciłam świeżą kolendrę i resztę kaszy jaglanej z obiadu. Dziękuję Wam za oglądanie, nie zapomnijcie o subskrypcji i kciukach w górę i do zobaczenia, pa pa!